Patrzcie się na tą mordeczkę. Dwa wielkie patole. To jest prawdziwy podróżnik. Tak, nie? Prawdziwy hiker. No. Postaram się Wam pokazać kawałek świata z naszej perspektywy. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Od razu uprzedzam, że nie będą to hotele i all inclusive, bo my czegoś takiego no nie lubimy po prostu. Lubimy się na własną rękę wyuczyć, także... Teraz kotek już jest na rękach, bo się zmęczył. Tak, także pani musi kotka teraz nieść. Patrzcie się na tego dżentelmena. Siedzi na łące, wsłuchuje się w dźwięki. On nawet nie tak wchodzenie do plecaka, bo on w sumie sam tam wchodzi. Tylko chodzi o te szelki. On nienawidzi tych szelek mieć założonych. No wcale mu się nie dziwię, ale... No ale musi. No ale musi, no bo przecież ucieknie. Podróżował z nami już parę razy. Znaczy podróżował, to może to jest za duże słowo. No, jeździł na różne krótkie wycieczki. Gucci. Wiesz, że jesteś tu z nami, nie masz się czego bać, nie masz się czego obawiać. My cię obronimy. Ty zapewne nas też. O właśnie. Masz taki. Popatrz się tutaj. Będziesz tym. Będziesz jednym z głównych. Jesteś w rolach głównych dzisiaj. Aktorem pierwszoplanowym jesteś dzisiaj. Co innego było w scenariuszu. A ja chciałem powiedzieć, że jesteście na kanale Bez Ciemy i tu się nic nie zmieniło. Są tylko takie małe kosmetyczne zmiany. Po prostu częściej będę pokazywał teraz we vlogach moją żonę, mojego syna Kacperka. Podajemy tu różne informacje, które mam nadzieję dla Was są jakieś wartościowe. I moi drodzy, jest dużo filmów, gdzie ja nagrałem, filmów, które ja nagrałem na temat życia, pracy w Szkocji, edukacji w Szkocji, wiz, paszportów. No takie informacyjne i po prostu nie chcę tego ponawiać, nie chcę tego klepać non-stop tych filmów. Także zapraszam Was do przejrzenia playlist, jeżeli macie takie pytania właśnie dotyczące tych tematów, o których mówiłem. A to jest Kacper, 13-latek, który jest takim trochę łobuzem, a tam jest Justyna. No, także hej, hej. Hej, hej. A słuchajcie, ja chciałem Wam jeszcze coś powiedzieć, parę słów właśnie na temat mojego syna, dlatego że mimo wszystko, że w wielu filmach już wspominałem o tym, że Kacper ma autyzm, to nadal czasem dostaję jakieś komentarze typu, dlaczego Twój syn taki duży i tak się czasem dziwnie zachowuje. No, Kacperek jest wysoko funkcjonującym autystykiem, chociaż jest wysoko funkcjonującym autystykiem i ciężko po nim czasem poznać, że w ogóle ma autyzm, bo można z nim po prostu porozmawiać normalnie. No to czasami ma tam jakieś jednak... jakby to nazwać, żeby to nie zabrzmiało dziwnie. Ma tam jakieś po prostu czasem zachowania swoje, które jakby odbiegają od ogólnie przyjętych norm dla dziecka w jego wieku. Dlatego możecie się czasem dziwić jego zachowań. Natomiast jest też taka ciekawa historia z naszymi podróżami, z naszą pasją do podróży. Wiem, że to takie dwa tematy tak nagle... No zespoliłem dwa tematy ze sobą, ale chodzi mi o to, że kiedy dostaliśmy diagnozę autyzmu, no to zaczęliśmy po prostu intensywną terapię, leczenie tego autyzmu i włączyliśmy tak zwane też niekonwencjonalne terapie, a jedną z nich było właśnie podróżowanie. Stwierdziliśmy, że podróżowanie bardzo mu pomoże w otworzeniu się i no, w wychodzeniu z tego zaburzenia i to był strzał w dziesiątkę. Podczas każdej podróży on się bardzo otwierał, bardzo się cieszył. Kontakt z naturą dla niego to jest po prostu no wow. No, on by mógł przebywać gdzieś na zewnątrz cały czas, mógłby po prostu nie spać w ogóle w domu. Jakby. No i tak się zaczęły właśnie nasza pasja z podróżami. Znaczy w sumie moja osobiście zaczęła się wcześniej, jak jeszcze byłem dzieckiem, ale nasza wspólna tak się zaczęła właśnie od, ja bym to nazwał, podróżniczych terapii. Czy terapii za pomocą podróży? Trochę zestresowany, co? Nie bój się, Gucci, patrz. On się tam pazurami zahaczył o tą siatkę. Trochę się stresuje, ale tak jak mówiłem, że ta rasa lubi podróżować i konkretnie nasz kotek też lubi podróżować. Widzicie, jak ma wygodnie? No szczerze mówiąc, ja też bym tak by chciał być noszony. Nie no, żartuję. Wolę na własnych nogach. Okej, Gucci, słoneczko cię razi trochę, co? Taka kolejka, kurczę, chce nam się lodów, ale nie chce nam się za bardzo stać, no ale czasem trzeba się poświęcić. A dzisiaj jest naprawdę tutaj bardzo ciepło. Jakby ktoś nie wierzył, że potrafi być ciepło w Szkocji. Jest jeszcze marzec, jest 19 stopni w cieniu, tak? No, jest. Potwierdzasz? Jest gorąco w bluzie. Jest gorąco, jest mi gorąco w tej bluzie, zaraz ją ściągnę, będę w t-shircie samym. Że zawsze nam się kojarzy ładna pogoda z jedzeniem lodów, nie? Dobrze, że w Szkocji nie jest tak codziennie gorąco, bo...
No jemy lody nawet jak jest zimno. No ale dobrze, że nie jest tak codziennie gorąco w Szkocji, bo bylibyśmy jak hipopotamy. No raczej, poszłoby to. Dobre. Ja? Brudny? Popatrzcie się na to. No, ja w sumie z jednej strony rozumiem, bo śmietnik jest wypchany i nikt tego nie sprząta. No właśnie. Ale ludzie tu też rzucają. Powiem wam szczerze mówiąc, że nagram kiedyś film o wadach Szkotów i to jest jedna z wad. Oni naprawdę syfią. Syfią na ulicach, rzucają. Byle gdzie i strasznie to wkurza. Justyna znalazła fajny głaz. No to naprawdę fajny głaz. Co się stało? Kuję tu coś, bo tu są ostrężyny. Oh my god. To nic, co? To natura. Nie powiem co. I'm poisoned. Nie, to jest dotyk natury tak zwany. Zdrowe. Ja to tak na wszelki wypadek mówię, jakby ktoś czasem chciał pisać, że stresujemy kota. No to jeżeli nie nauczymy go nigdy, jeżeli go nie oswoimy nigdy z podróżami, to nigdy się nie oswoi. No tak samo jest z psami. Jakbyście psy trzymali w domu cały czas, nigdzie z nimi nie wychodzili, to też psy będą zestresowane i zdziczałe. W sumie to wybraliśmy sobie fajne miejsce. Z jednej strony, bo mamy fajny widok, słońce nam w twarz świeci, ale rozłożyliśmy kocyk na ostach i trochę nas w dupę, że tak powiem, kuje. Jak dookoła nas kwitnie janowiec, popiszę się znajomością fauny, flory, przepraszam. Bo Justyny się zapytałem, stąd wiem, jak to się nazywa. Właśnie, w domu nam się nie udało zapiąć go w te szelki, no bo w domu był, powiedzmy, na swoim terenie, to taki cwaniak trochę. No widzę, że jest troszkę zestresowany, ale ciekawość jest silniejsza, bo już po prostu obwąchuje, pewnie będzie zaznaczać teren. To jest nasz ziomek, tak? To jest nasz przyjaciel. Nie może, ja to urwę, poczekaj, ja to zaraz urwę. A tu chciałem tylko parę słów powiedzieć, bo nie jest to oczywiście film o kotach, nie jest to w ogóle kanał o kotach. Przypominam, że jesteście na kanale Bez Ściemy i to jest jeden z aktorów. W ogóle tu jest cała nasza ekipa, aktorzy i oczywiście aktor plus montażysta, kamerzysta. Koty rasy ragdoll, tak szybko powiem. Jak sama nazwa wskazuje, tak tłumacząc dosłownie na język polski, to jest szmaciana lalka. A dlatego, bo jak go weźmiesz na rękę, to on się tak po prostu przelewa, zwisa tak jak szmaciana lalka. I cechą charakterystyczną tych kotów jest to, że mają niebieskie oczy, sierść taką długą, bym powiedział. Nie są to zbyt duże koty, ale nie są to też małe. Są odważne, mają psie cechy. No, przykładowo na naszym kocie to mogę powiedzieć, że on zawsze odprowadza nas do drzwi i zawsze czeka pod drzwiami, kiedy wracamy. Towarzyszy nam w każdej chwili życiowej, dosłownie w każdej chwili. Nawet jak śpi, a my zaczynamy coś robić w innym pomieszczeniu, to on potrafi wstać i przyjść do tego pomieszczenia, żeby być razem z nami i towarzyszyć nam. No i to są koty, które są ciekawe bardzo świata, lubią podróżować. Jak widzicie, teraz eksploruje, wącha wszystko, zaznacza, poznaje teren, wpił się w trawę. Co jeszcze bym mógł powiedzieć o tych kotach? No mają psiecie cechy, no na przykład lubi aportować, nie? Rzucasz mu coś, to on będzie przynosił. No i to jest towarzysz naszych podróży tutaj po Szkocji, no bo nie będziemy go zabierać raczej nigdzie dalej. No nie będziemy go długo stresować, nie? Tylko po prostu... No, krok po kroczku przyzwyczajać. Będzie z nami podróżował. Będzie takie, myślę, fajne urozmaicenie tego vloga. Mam nadzieję, że wam się spodoba takie podróże z kotem. No tak, chciałem powiedzieć. No i jak on? Coraz bardziej odważny, co? No, ale jeszcze dupa przy ziemi. No jeszcze z dupą przy ziemi, ale chodzi, poznaje. A co ty tam robisz, mordo? Mordeczko, co tam robisz? Potrzebujesz pomocy? Nie, it's fine. Dajesz radę, co? No. Okej. Okay. Zachowujemy się jak prawdziwi Brytyjczycy. Kocyk, piknik na łące, przekąski. Tylko, że oni nie mają jabłek. Tak, oni mają raczej chipsy. Do tej pory siedział, nawet nie wychylał łebka, a teraz już nawet sam wstaje i zaczyna wychodzić. Potrzebował tylko kilkunastu minut. Gucci. No wyjdź. Dawaj. Już się nie stresuje.
No właśnie się teraz oblizuje, bo przed chwilą zjadł przekąskę, a wcześniej nie chciał jeść. Siedzi sobie spokojnie, mruga oczami, będzie spał. Kilkanaście minut potrzebował. No takie właśnie są ragdole. Szybko się przyzwyczajają do nowego miejsca. A co ty tam robisz? No wiecie co on robi? Robi zdjęcia swojemu ojcu i robi karykaturę z tych zdjęć. To jest łobuz dopiero. Ładnie tak z ojciec się naśmiewać, co? Włosa ma? No, nie, to nie wiem. To mu się coś przyczy... Nie, to są nie, jego. Nie, to są jego kasturki. Takie dłuższe. To jak brwi. No, to jak brwi jego. Si papi? Ciu papi mu nianio? Kacperek? Tak. I'm recording you. No. Lubi patyki zbierać, znosi te patyki do samochodu i do domu. Tak dalej będzie, to w końcu szałas zbudujemy. Tak, Kasperek? No. Ty chcesz szałas zbudować. Teraz kotek już jest na rękach, bo się zmęczył. Tak, także pani musi kotka teraz nieść. Patrzcie się na tą mordeczkę. Dwa wielkie patole. To jest prawdziwy podróżnik. Tak, nie? Prawdziwy hajker. No. Młody się już nie może doczekać, kiedy pojedziemy do Turcji. Za 3 tygodnie jedziemy. To jest nasza pierwsza w tym roku podróż poza Wielką Brytanią. A was jeszcze raz chciałem zaprosić z nami. Postaram się wam pokazać kawałek świata z naszej perspektywy. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Od razu uprzedzam, że nie będą to hotele i all inclusive, bo my czegoś takiego no nie lubimy po prostu. Lubimy się na własną rękę włóczyć, także chciałem tak od razu powiedzieć to. No, trzymajcie się jeszcze raz. Pa! Do usłyszenia.